Cześć, dzień dobry, Tomski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Vampire The Masquerade. I zobaczymy sobie w internecie, gdzie mam teraz się udać. Pamiętacie to przejście za mauzoleum? Musimy udać się właśnie na cmentarz, ponieważ nie pamiętam dokładnie, czy miałem się udać z jakiegoś teatru, czy nie. Myślę, że w tamtym miejscu powinna znaleźć się omawiana taśma, gdzie będziemy mogli popchnąć wtedy fabułę dalej i zdobyć troszeczkę więcej punktów doświadczenia, które myślę, że nam się przydadzą. Więc pójdźmy teraz do tej wyrwy akurat w murze i zobaczmy, cóż takiego kryje się po drugiej stronie lustra albo muru. Okej. Pięknie. Jesteśmy w ogóle na rejonie walki. Tu jest? Na razie nikogo nie widzę. Jeżeli ktokolwiek by mnie tutaj przyszpilił, to raczej źle się to dla niego skończy. Musimy znaleźć grób tej kobiety. Okej, tam jest coś oświetlone. No, taki horrorzasty troszeczkę rejon. Ten domek sprawdźmy. Oh, there, Slick. I want to think about knocking next time I damn near blew your head off. Thought you might be a zombie. Zombie. Dlaczego pomyślałeś, że jestem zombie? Who else would be waltzing in here in the middle of the night? Name's Romero. I'm the caretaker here. Well, that is, I don't exactly keep people from getting in, although that is part of my job. No, you see, I'm here to make sure nothing gets out. Co masz na myśli? See, it's like this. Every night around this time for the past, oh, several months now, the dead have been getting up with an itch to stroll down Hollywood Boulevard. Nobody knows why, but they're working on it. Finally figured out. They needed a volunteer to patch the problem, and I stepped forward. Problem temporarily solved. The Baron's happy. I get to shoot zombies, and guarantee I get my blood for another month. I've carved out a nice niche here. No dobra. Więc po prostu strzelasz do zombie. Brzmi zabawnie. You're telling me. Far as I know, I'm the only person around Hollywood who considers marksmanship an art. A lot of the stiffs around here used to be asshole celebrities too. Bonus. I love my job, what can I say? By the way, hey, you wouldn't be interested in watching the place while I go handle some business, would you? I'm not supposed to leave, or it might end up in a zombie holocaust or something. Like one time these goths snuck in. Ooh, wasn't pretty. Co mam zrobić? I'll be back in about 5 minutes. If you should see any zombies in that time, you need to put them down. Now, they're dead, so you're either gonna have to hack them up good, or shoot them in the head. Just don't let them bite you. Dlaczego można zamienić się w zombie, jeśli cię ugryzą? No, just hurts like a bitch. Dobra. Wezmę wartę, ale lepiej wróć za 5 minut, bo inaczej stąd pójdę. Nie interesuje mnie zwalczanie zombie, może być... mogę pomóc jakoś inaczej? Dobra, zobaczmy, tylko niech wróci za 5 minut. Fantastic. Only one rule. Nothing gets out. Keep him away from the front and back gates. Here, this might come in handy. Back in 5. No, przepraszam was, mam telefon. Dobra, jestem po telefonie, więc tak, stawiam, że będziemy musieli po prostu zagrać w Tower Defense'a. Kumam, do zobaczenia. Okej. Okay. Strzela ze strzelby do zombiaków. Spoko. My się zajmiemy czymś innym. Ciekawe, czy faktycznie... to jest tego typu quest. Spoko. Co będą wyłazić faktycznie? Boże, ale to jest trochę dużo, żeby to opanować całościowo. O, hello. Zabijecie? Raz? Tak, zabija na raz. Świetnie. Będę mógł sobie po prostu tutaj łazić, pędzić i generalnie będzie fajnie. Tam się wejdzie, trzeba to zatrzymać.
Dość ciężka robota, tak, biegać wokoło. I też coś jest? Nope. No, w zasadzie nie dostajemy expa za zabijanie przeciwników w tej grze. Interesujące. Tutaj kolejny wstaje. Nie. Tam jest ich więcej. Ło, dużo więcej. Czy ja ich rozwalam w ten sposób, tak błyskawicznie? Wow. Nice. Znowu? Nie? Jakie obrażenia sadzę? Doskonale. Łohohohohoho. Ej, wszyscy pędzą w tą stronę, do mnie. Czuję się zaszczycony. Więcej. Mózg, fuck you! No, żadne mózgi. Żadne mózgi. Mózg jest mój prywatny. Na użytek własny. Dziękuję. Te bramy chcą rozwalić. Strasznie, tu dużo. Jakieś krytyki mi tu walą. Następni. Jezus Maria, to jest po prostu inwazja. Interesujące. Czy ja w ogóle wyrobię? Tempem. Tutaj nie katana, a raczej karabin maszynowy by się przydał. To taki stacjonarny. Dobra, uzupełniam sobie też troszkę krwi. Odtajnienie maskarady. Cudownie. Trochę zjebane. To jest bardzo trudna... Fucking shit. What the hell? I can't get a six pack without the whole shit house going up in flames? How do I explain this? What's the opposite of not screwed? That's me right now. Nie, wiecie co, nie będę podejmował tego zadania, już straciłem jeden punkt maskarady. Te bramy są tak oddalone od siebie, że to jest masakra jest jakaś. Bo tak, tu jest jedna. Nie wiedziałem, że tych bram jest aż tyle. A tam jednej broni, a tutaj cały czas po prostu trzeba chyba biegać. Tu jest druga, tam jest gdzieś trzecia. Nie, na litość boską nie. Dobra, punkt doświadczenia może by mi dostał, ale nie mam ochoty. Dobra, tutaj nic. Idziemy szukać tej księgi i generalnie ciała tego kolesia, który został zamordowany. Tu jest jakiś duży grobowiec. Może to jest coś będzie? O, będzie musiał się nadejść. Krypty, zajebiście. I słyszę wilkołaka. Znaczy wilka generalnie słyszę. Tutaj nic. Tamto się kolesiowa nazywa się Słon. Elizabeth Słon, czy takiego, czy jak jej tam było? To jest jakaś kość. Ja coś tu jest świetne. Okej, skoro tutaj coś można zrobić. Kosteczki. Która z tych krypt należy może do niej? Nie. O, tu coś jest, świetnie. Straszna taśma. Pobijanka sta wideo, etykieta jest tania i tandetna. Ledwo można zauważyć logo, które wygląda jak coś w stylu DMP. Wygląda to, że ta taśma zmieniła właścicieli więcej niż kilka razy. Weźmiemy ją. Świetnie. Dostaliśmy jeden punkt doświadczenia, których mamy łącznie 5. Perswazja. Tutaj potrzebujemy 6 i do charyzmy.
No ja bym chciał tutaj, żeby sobie dociekanie podnieść na wyższy poziom. No to jeszcze może jeden punkcik. Wrócimy aktualnie do Izaka, by mu oddać kasetę. Źle wyjść? Nie. By mu oddać kasetę i rozwiążemy sobie dzięki temu quest. Pójdziemy też dalej w fabule. A zombiakami na razie się przejmować nie będziemy. Nie, no to zadanie było trudne. Boże, chwila. Tu była jedna brama. Nie, tu nie ma żadnej bramy, więc są tylko dwie, tak? Tylko, że jasna cholera, ich tam jest tak dużo. Jeszcze co, może później tu wrócę, nie wiem. Na razie nie mam ochoty na takie bieganie i zabijanie przeciwników. Chciałbym się zająć questami raczej fabularnymi niż zręcznościowymi. Wyjdziemy stąd. Ja myślałem, że to wyjdzie, jak wiecie, 5 zombie, 6 zombie, a to wylazło po prostu. Inwazja. The Walking Dead. W świecie vampire. To nie, niekoniecznie. Ale z zadowoleniem stwierdzam, że katana zaczyna dużo obrażeń zadawać. Okej. Pamiętając lokację, to było po drugiej stronie. Ciekawie, czy jest ten teatr. Musimy też odwiedzić Lucky Star, by rozpocząć, czy zakończyć raczej quest z tym scenarzystą. To by się bardzo przydało. No i może odwiedzenie też tego kupca. Gdzie on mówił, że będzie? Sunset? Nie, on gdzieś mówił, że to można kupić. Ten Filip. Ale niestety zapomniałem, że było to w poprzednim odcinku, może później sobie zobaczę. Wszystko to z powodu taśmy, teraz można je zamawiać przez internet. I'm in a hurry to find out what's behind all the hype, so get comfortable. I do have a feeling that whatever's here may be of use to both of us. Help me, help me. Help me. Help me. Help me. It's more disturbing than I was led to believe. You can understand my concern now, can't you? Okej, więc mieliśmy do czynienia z jakimiś nowymi dziwnymi stworami. To było chore. Po cholerę miałem to oglądać. It just so happens that around the time this snuff film started circulating, the Nosferatu disappeared. I tried to elicit their help in tracking down the source, and for the first time in all these years, I was dismayed by their absence. Uważasz, że ta taśma ma coś wspólnego z ich zniknięciem? Jak się zwykle z nimi kontaktujesz? Nie. Jedynka. I assume it does. It's awfully coincidental otherwise. And those creatures. I don't know how many professional FX houses could pull those off. There's a problem though, in that the film's incomplete. The first half is damaged. We need a complete copy. Gdzie znajdę lepszą kopię? Oddałem swój hołd. To twój problem. Wysłano mnie tu, bym odnalazł Nosferatu. Dobra, jedynka. Behind the spit-shine gloss of the Hollywood Dream Factory, there's another city churning out a vile byproduct for the furtive consumption of a debauched audience. I have no doubt the film's found its way to another smut peddler. I'd ask around. No to pójdziemy tam do Singbin. Porno lecą. No dobra. Rozejrzę się tu i ówdzie. Nie chcę sobie rączek ubrudzić, Teoradorze? Nie chcesz sobie rączek ubrudzić? Porno lecą. Dobra, jedynka. Mniej więcej wiem, gdzie powinniśmy mówić. Mamy 6 punktów aktualnie. I damy sobie w erudycję, bo dociekanie jest intelekt, tak? Zastraszanie, dociekanie. Tutaj sobie perswazję, świetnie. Na kolejny poziom. Teraz mamy dociekanie na 5.
To mogę w ogóle tu wejść? Nie. To brakuje nam jeszcze jednego, od szóstego poziomu dociekania i będziemy mogli skorzystać z tej księgi. Nie wiem, co tam jest zapisane, ale może być to interesujące. Tak czy siak. Pójdziemy sobie teraz do tego Sinbin, czyli tam, gdzie były pornole, i zacznijmy dalej rozwiązywać ten quest. Zainteresował mnie on troszeczkę. Mamy też już perswazję na czwartym poziomie, to prawdopodobnie możemy też wpaść do Lucky Star, gdzie wykonamy quest na scenariusz. W sumie mamy ją nawet po drodze, więc czemu nie? Właśnie, Sinbin, tutaj wejdźmy i pogadamy z tym kolesiem. Save all. What can I do for you, slick? Mam do ciebie kilka pytań. Yeah? What do you want to know? Opowiedz mi troszkę o Holic. Słyszałeś kiedyś o Death Mass Production? Those guys. Yeah. Yeah, I heard of them. Why do you want to know? Możliwe, że zabiorę się za kupno niektórych ich produktów. Tak z ciekawości. Czytałem coś w gazecie. Mam ich taśmę i próbuję ustalić, czy to było na serio. Możliwe, że zabiorę się za kupno ich produkcji. Really? You a cop? Czy ja ci wyglądam na krawężnika? Próbuję zdobyć informacje. Może jestem, dlatego lepiej zacznij gadać, śmieciu. To się robi nudne, Nara. Jedynka. Alright, listen. I'll tell you a little bit, but if anyone comes asking, you never heard it from me. They produce only the most hardcore video. I'm not even talking black market here, more like black hole market. Not the kind of product you want to get mixed up in. Mhm, tak. A co to takiego? Świetnie, super. Powiedz mi, gdzie ich mogę znaleźć. Forget it, man. I don't even know what the hell you're talking about. Huh? What? Who are they? Seriously, get the hell out of here. Dobrze, to pomówmy o pieniądzach, Flynn. Daj spokój, mi nie powiesz. No way, man. No, either you buy something or get out of here. What can I do for you, slick? Jeszcze raz. Yeah? Death Mass Production. Listen, I'll tell you a little bit, but if any... tak, a co do takiego? The kind of stuff that gets you put in jail for just talking about it, all right? Snuff films is just the tip of the iceberg. I only seen one of their videos, and I swear I couldn't eat for a week. Okej. Okay. Uwaga, to wszystko w ich filmach działo się naprawdę. Wiecie, to w ogóle była jakaś taka strona internetowa, to jest raczej w tej sieci Tor, która przedstawia faktyczne nagrania osób, które są mordowane. Więc... można znaleźć takie strony, albo jakieś zapisy, że ktoś kogoś zabija. To są faktycznie prawdziwe filmy. Są niestety takie produkcje. No, ogólnie nie są w ogóle dostępne, ale istnieją. Tak, no, dla ogółu społeczności, dla osób wybranych, albo ci, którzy wiedzą, jak szukać, to tak. Ale nie radzę tego oglądać. Powaga, to wszystko w ich filmach działo się naprawdę? Real enough that every cop in five states has been trying to track these guys down. They are bad news, pal. You want some advice from me? Stop thinking whatever you're thinking and get your ass back to Kansas. Mhm. Posłuchaj, Flynn. Ja mam tę wariacką taśmę. Muszę ustalić, czy ona jest prawdziwa. Flynn, muszę ich znaleźć. Gdzie oni są? Nie będę się powtarzać, Flynn. Powiedz mi, jak znaleźć DMP. A tape? You mean the tape? You've got a copy of it? Have you seen it? Zgadza się. Co w niej takiego? Może. Look, man, get the hell out of here, all right? I don't want any part of that scene. I hear people seen that tape ain't been coming home for dinner. I don't deal in that kind of stuff anyway, so just take it somewhere else. Myślałem, że masz tu wszystko. Co musisz wiedzieć? Coś musisz wiedzieć. Muszę znaleźć Death Mass Production. Gdzie oni są? Nie będę się powtarzał. Jedynka. Forget it, man. I don't even know what the hell you're talking. Dobrze, pomów o pieniądzach, Flynn. Cash. Well, that changes things a little. But we're talking about some pretty odd info here. Underground stuff, you know. Like the kind of info that $500... Dużo. Dobrze. Okay. Look.
All I know is that a guy calls on the payphone down the street every once in a while. He'll say something like, the moon is a terrible mistress, or some creepy shit like that. Tak, i co wtedy? And then all you have to say is, who walks the night with demons of dread? Supposedly you'll be told where to meet the guy to pick up product. I don't know for sure. I never tried it. It scared the shit out of me. I dwa doświadczenia. No spoko, muszę już lecieć. Dzięki za informację. Nie wracaj dziś sam do domu. Hey, wait. Look, you might as well know this. Word on the street is that they didn't even make the video. They're just distributing it. No one even knows where it comes from. I'm telling you, man. Whatever you're in, get out of it now. Chciałbym, Flynn. Ale sądzę, siedzę w tym na dobre narka. Idź do domu i zmień bieliznę. Jedynka. No i pięknie. Ile mam w ogóle pieniędzy? O, pieniądze, gotówka, szmal. 1160, super. Przy okazji jeszcze niedawno nie byliśmy też w naszym mieszkaniu i powinniśmy je chyba odwiedzić. Tak, by the way. Ale skoro mamy teraz pójść do budki telefonicznej na końcu uliczki, no to czemu nie? Coś tam chyba były jakieś budki telefoniczne, prawda? Zadanko. Flynn, właściciel klubu Singman, pokazał Ci tajną wiadomość, według której masz odebrać telefon od anonimowego osoby z jednej z płatnych telefonów na ulicy przy Red Spotcie. Stamtąd się dowiesz, skąd odebrać kasetę. Red Spot. Gdzie jest Red Spot? Mam wrażenie, że Hollywood jest po prostu naćkane domami publicznymi i generalnie klubami, w których się tylko pieprzą. Dzięki tej grze. Cóż, Los Angeles jest wspaniałe. Gdzie jest Red Spot? I Lucky Star mam też. Ale dobra, na razie zajmijmy się tym. Być może. Dobra, zobaczmy, czy da się uzyskać ten za pomocą perswazji. Scenariusz. Save all. Zapisano grę. Sorry, no vacancies. Hater, pisarz? Hater. Writer's such a tarnished term, you know what I mean? It's like every other guy says he's a writer, right? You write a letter, you're a writer, you know? It's like, what I do, that's screenwriting. Like, I encapsulate the essence of excellent film in my scripts, all right? Like, I'm like a blacksmith with pens, right? I'm a welder of montage. Cóż za monolog. Co takiego piszesz? Does a writer write, or does he just like... ink the flotsam and jetsam floating in his subconscious into a 120-page piece of film genius. But, you know, most of my subconscious is filled with old horror films, so that's what I write mostly, I guess. Horrorami? A nad jakim rodzajem horroru pracujesz? Me? I'm, like, looking to redefine the vampire movie, okay? Like, tons of people make vampire flicks, okay, popular characters, but me, I'm gonna be doing the real deal. Like, not only is it gonna be scary, but it's gonna be, like, it's gonna be believable. Masz gdzieś tu kopię swojego scenariusza? Vampiry, a co oni, wiesz? Well, in my story, it's not like about garlic and bats, okay? It's about vampire societies and stuff. You know, like, what would vampires be really all about? I mean, how do they blend into society without being discovered? Bardzo chętnie to zobaczę. Masz tu gdzieś kopię? No, rozumiem, no cóż, ale muszę już iść. Chyba wiesz zbyt wiele, przykro mi, ale musisz umrzeć. To aż dwa razy. Dobra, jedynka. A good writer always does in this town. Hey, you in the business? Because, man, I got tons of ideas for movies. In fact, I should give you one of my completed screenplays. This one's still a work in progress. Potrzebuję wszystkich kopii twojego scenariusza o wampirach. Hey, man, there's only one copy here right now. I like to keep it pure. I don't even work on a computer. It disrupts the flow, you know? Oddaj mi go. Za każdą minutę zwłoki zabiorę ci jeden palec. Are you joking? You're gonna rob my screenplay? Come on! What are you gonna do? Cross my name out and put your own? What the hell? To żaden żart, ziomek. Oddaj mi wszystkie kopie, wszystkie. Do cholery, nie zmuszaj mnie do kolejnego dziś zabójstwa za zadawanie pytań. All right, here. Pięknie. Miałeś jakichś współpracowników? I really can't talk about it. He likes his privacy.
Moja oferta jest taka. Zatrzymasz swoje oczy, jeżeli mi powiesz. His name? Man, he goes by Julius. That's all I know. I'm supposed to meet him tonight. He's just a weird beach bum under the Santa Monica Pier. Man, why are you doing this to me? Dziękuję ci za współpracę, David. Pamiętam, że w tej chwili ani murmuru. Że w tej sprawie ani murmuru. Po dzisiejszych wieczorach on już niczego nikomu nie powie. Do widzenia. Byłeś bardzo pomocny. Szkoda, że muszę rozwalić ci twarz o ścianę. Dziękuję. Jedynka. Świetnie. Mamy 5 punktów dzięki temu. I przy okazji tu potrzebujemy 9 aż. Sporo. Inteligencja mi da zastraszanie na wyższy poziom. Będzie kosztowała 8. No zobaczmy. Na razie znowu wychodzimy. Mamy scenariusz. Wiemy też, do kogo mam się udać. I przy okazji to jest też dobry motyw do tego, by odwiedzić nasz pokój. Bo udamy się aktualnie na plażę Santa Monica. Tam pamiętacie, byli tacy rzadkokrwiści. To prawdopodobnie chodzi o jednego z nich. Z tego co pamiętam. I przy okazji wejdziemy do naszego mieszkanka. Po prostu jedź. Santa Monica. Na razie się zajmiemy tym questem, czyli polecimy do plaży. A ona jest już tutaj jakoś chyba niedaleko, prawda? Tam tu nie byliśmy, to nie? Dobra, tu jest wejście do... na parking i przez parking szło się do Santa Monica. Plaza. Powinniśmy się też chyba zająć troszeczkę tym zadaniem związanym z zabójstwami. Oj tak, tego też dawno nie robiliśmy. A przydałoby się odnowić jeden punkt maskarady. Jeszcze jak widzicie, straciliśmy jeden. Więc prawdopodobnie, by ukryć istnienie rodu, rodziny, całej tej sprawy, zaczniemy... niestety, ale będziemy musieli ciebie się pozbyć. Sable? Ty jesteś... Julius? Co ty sobie myślałeś? Wiesz, jakie są tego konsekwencje? Mówiłeś o nas śmiertelnikom? Przykro mi, ale istnieje konsekwencja z demaskowania z przedśmiertelnikami. Julius, wiesz jaka jest ta kara, prawda? I'm so sorry. Please, I'll never do it again. Julius, za rozpowiadanie karami jest śmierć. Naprawdę chcesz odejść, błagając na klęczkach, tak? Jedynka. To nie są moje zasady, rozumiesz? Daj spokój, Julius. Myślałeś, że chcę to zrobić, ja tylko wypełniam rozkazy. Bardzo mi tu utrudniłeś, Julius. Skończ już z tym. Cholera, jak udało ci się tak długo przetrwać. Nieważne, teraz nadchodzi twój koniec. To Jezus, długi dialog jeszcze? Nie mogę tego zrobić. No już, uciekaj z miasta, ale zakończę to, jeśli wrócisz. Bardzo mi przykro, wybaczam. Bardzo mi przykro, wybacz mi. Wszyscy jesteśmy pionkami w grze bez zasad, Julius. Obiecuję, że zrobię to szybko. A to powinien go wykończyć. On jest słaby. Pięknie. Otrzymałem doświadczenie, świetnie. Jeden punkt. Spis uaktualniony. No to co, idziemy teraz do mieszkania. Strata człowieczeństwa, znowu. Jest trudno. Ale powinniśmy otrzymać za to jeden punkt maskarady, który jest raczej ważniejszy od człowieczeństwa. A człowieczeństwo... Dobra, z czasem tam zyskamy sobie. Na razie to kurczę tracimy, a nie zyskujemy. Idziemy do mieszkania. Już
przykład nie mam punktów? Mam 6 punktów, tak? To potrzebuję jeszcze troszeczkę. Santa Monica, teraz Stone Main Street. Niedługo też powinniśmy w ogóle dostać się do naszego nowego lokum, w którym będzie mieszkanie dla tremerów, czyli osób posługujących się tą traumaturgią dla nas. Tam, gdzie było, jakby to określić, przywódca naszego klanu, który jest akurat w tym regionie. To całkiem sensowna rzecz. Sprawdzimy sobie na pewno pocztę i pocztę też tradycyjną. Przy okazji save all. No, hello! Mamy nowego, mamy nową osobę, świetnie. Ale najpierw sprawdzimy kompa. Mamy 4 maile. Hasło Sunrise. Zwrócone przysługi, nie dotykaj masła, Gambit, interes w Hollywood. Jedynka. Jak będziesz mieć chwilę, to wpadnij do mojego mieszkania, ustawię cię M. Mercurio. Okej, okay, dobra. Boże drogi. Następne. Nie dotykaj masła. Nie dotykaj masła. Nowy sport ekstremalny, który opanował cały kraj, jest teraz dostępny w limitowanej edycji DVD. Oglądaj super gwiazdy. Mag zioma żelazna. Wale z mrozkiem. Mroczka. Mrok, brunet, lapski, hens, bla bla bla, ktoś tam, to wszystko, kiedy powstrzymają się z całych sił, by nie dotykać masła. Koska maska, dwóch zawodników, troje sędziów i od cholery siły woli. Celem zamówienia, zaloguj się na stronę www.niedotykajmasła.vtm. Super, koniecznie musimy. Wykonano gambita. Król się odsłonił, przyjaciel. Okej, okay. I La Crox. Mam pewien finansowy biznes w restauracji w Hollywood, która się nazywa Covolenti Cafe. Założyłem ofertę na jej przyjęcie, która jest bardziej niż jasna, ale wygląda na to, że właściciele są trochę opieszali zaakceptowaniem tej umowy. Moich uszu doszły wieści, że znany krytyk kulinarny o nazwie Tommy Flayton wkrótce będzie pisał artykuł o tej restauracji. Proszę cię, zatrzymaj go tam i upewnij się, że nie napisze pochlebnej opinii. SL. Świetnie. Dobra, no to w takim razie już możemy wyjść. Nie mam żadnych maili, koniec. No i hello, witamy cię. Widzę, że Gul nas odnalazł. Oh, you're back. I went out this evening and I met someone and he wouldn't leave me alone, so he came back here with me and well, I thought you might want to, you know, want to drink his blood. Co zrobiłeś? Gdzie on jest? Mówiłem wracać do domu i dostać gotową kolację. Dziękuję, zwierzaczku. W samą porę, umieram z głodu. Nareszcie jest z ciebie jakiś pożytek. Dwa. I'm just glad you're pleased. He's in the bathroom. Don't worry, I locked him in. To ja się poczęstuję, doskonale. What the fuck? Wow, faktycznie. Sable? Zamknęłam go tam. W jaki sposób? Hey, what the hell is this shit? Let me out, goddammit! I'll kill that crazy bitch! Uspokój się, zawsze o nieporozumienie, nic takiego nie zrobisz. Bla, bla, bla. As soon as I get out of here, I'm calling the goddamn cops. Let's see what they think of this, huh? I'll lock up both your asses. Jak sobie chcesz. Jak już cię wyssę do cna, to nie będziesz miał nawet wiedział, który mamy rok. Chyba przyda ci się coś do picia. Tak, zdecydowanie. Przyda mi się coś do picia, tak, zdecydowanie. What the hell does that mean? Wait, why are you looking at me like that? Hey! Podejdź tu, muszę powiedzieć ci im pewien sekret. Oh yeah. Chlap! Ok, wystarczy. Jeszcze z tobą? It's you. Earlier tonight, you weren't following me, were you? I had this feeling like I was being watched.
Maybe it's nothing, but I'm still a little shook up. Mhm. To nie byłem ja. To mógł być ktoś z grupy tych ludzi, którzy chcą mojej kolejnej śmierci. Kiedy pochodzi do ciebie ktoś, kogo nie znasz, to zastrzelę prosto w głowę. Twoje życie może być niebezpieczeństwem. Muszę cię prosić o porzucenie służby dla mnie, Heather. Jedynka. What, you dead? Why? How could anyone think of harming someone so extraordinary? No powiem, że zazdrość. Uważają sobie na siebie dobrze, zwierzeczku. Kiedy pochodzi do ciebie ktoś, kto nie zastrzymał w głowę, Heather, obiecaj mi, że nie zostaniesz w środku, póki to wszystko się nie skończy. Twój życie może być niebezpieczeństwem, muszę ci prosić o skończenie służby. Trójka. I will. Dobrze, a teraz chodź tu. Potrzebuję twojej krwi. Ten twój wygląd, zmieni go. Po prostu nie doprowadzaj ich tutaj. Po prostu nie doprowadź ich tutaj, Heather. Do widzenia. Ten twój wygląd. Okej. Kiedy tu wrócę, to mam nadzieję, że na miłą niespodziankę. Lubię mrok i gotyk. Okej. Co on teraz zrobi? Nic. Master? Mistrz. Wyrzuć jego ciało w jakieś niepozorne miejsce, dobrze? I promise it'll be done by the time you get back. Dziękuję. To dobrze. Do widzenia, Heather. To się okaże. Kiedy już skończysz, spadaj stąd. Nie chcę cię już tutaj. To dobrze. Do widzenia. Okej, okay, fajnie. Mam własnego zwierzaczka. Okej, moi drodzy. Wracam w takim razie do Hollywood i tam się widzimy już w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę i hej pa!